Cześć, tu Natalia z Projektu X. Dziś historia z tych, które lubicie najbardziej. O wilczycy, która obroniła nastolatka przed atakiem trzech dorosłych wilków, a parę lat później ten sam chłopak uratował jej szczeniaka przed śmiercią. Przed obejrzeniem nie zapomnij kliknąć ikonki subskrypcji i już zawsze bądź na bieżąco. Opowieści na kanale Projekt X są naprawdę niesamowite. Już wiele razy opowiadałam Wam historię o dobrych uczynkach, które mają prawdziwą wartość tylko wtedy, gdy pochodzą z głębi serca, bez oczekiwania nic w zamian, tylko dlatego, że komuś pomogliśmy. Bohaterem dzisiejszej historii jest nastolatek, który uratował bezbronną, żywą istotę, choć dopiero kilka lat później cała prawda wyszła na jaw. Może to przypadek, zbieg okoliczności, a może przeznaczenie. Najlepiej będzie, jeśli o tym przekonasz się sam. Na wielu wsiach w Polsce nie ma szkół. Niektóre są oddalone od zabudowań nawet o kilkanaście kilometrów, więc uczniowie muszą dzień w dzień długo maszerować na lekcje. Nie dojeżdżają tam autobusy, drogi są zniszczone i wciąż podmywa je ulewny deszcz. Jeden z lokalnych chłopaków, Wojtek, przez długi czas nie chciał chodzić do szkoły główną oświetloną drogą razem ze swoimi rówieśnikami. Zamiast tego skracał sobie trasę i szedł przez las. Wojtek należał do tych odważnych. Praktycznie niczego się nie bał. Był pewien, że w lesie nic mu nie grozi. A jeśli spotkam dzikiego zwierza, zawsze mogę go wystraszyć albo przegonić kijem, których w lesie przecież pełno. Był absolutnie pewien, że sobie poradzi, nieważne co stanie na jego drodze. Oj, jak bardzo się mylił. Któregoś dnia wychowawczyni poprosiła go, by został na chwilę po lekcji. Chciała z nim porozmawiać o jego słabych ocenach. Musisz się podciągnąć, Wojtek, bo grozi ci kibel. Nie chcesz chyba stracić roku już na starcie. To była długa rozmowa, a kiedy Wojtek wyszedł ze szkoły na zewnątrz, było już ciemno. Jak zwykle, tak i tym razem obrał ścieżkę przez las i już na samym skraju gwałtownie stanął. Tuż przed nim wyrosły trzy potężne cienie. Wyglądało na to, że wygłodniałe wilki właśnie upolowały swoją zdobycz i nie mają zamiaru zrezygnować z uczty, choćby miało być to ludzkie mięso. Wojtek był sparaliżowany, nie mógł się ruszyć, nie był w stanie zrobić nawet kroku. Nie miał żadnych szans, by złapać za kij i bronić się, tak jak wcześniej zaplanował, ale coś chyba nad nim czuwało, bo nagle jakby znikąd przed chłopca wyskoczył ogromny zwierzak. I zanim Wojtek zrozumiał, co się dzieje, to coś jakby wielki pies ujadał i wyrywał się w stronę watahy. Trudno było w to uwierzyć, ale na jego widok trzy wściekłe, potężne wilki spłoszyły się. I choć miały przewagę liczebną, na widok głów rozwścieczonej bestii zaczęły szybko uciekać w głąb lasu. Wojtek otrząsnął się dopiero po kilkunastu minutach, ale nadal stał z rękami oplecionymi wokół głowy. Powoli rozluźnił uścisk i milczał jak grób. Co chwilę tylko zerkał z przestrachem w mądre oczy zwierzaka, który stał kilka metrów dalej. Dopiero wtedy przyjrzał mu się bliżej i wciąż nie był do końca pewien, czy to, co widzi, to husky, owczarek niemiecki czy dziki wilk. Był jednak przekonany, że nigdy wcześniej go tu nie widział. Wtedy zwierzę jeszcze raz obejrzało się za siebie i upewniło, że wataha zniknęła na dobre w ciemnej gęstwinie lasu. Jak tylko poczuł się bezpiecznie, Wojtek rzucił się biegiem do domu, ale odtąd nie opuszczało go uczucie bycia pod ciągłą obserwacją. I jak się później okazało, były to słuszne przypuszczenia. Wilk, który chwilę wcześniej uratował mu życie, odprowadził go pod sam dom. Od tej pory chłopiec chodził do szkoły już tylko w towarzystwie innych dzieciaków i tylko oświetloną drogą. Nie zamierzał już nigdy więcej ryzykować życiem tylko po to, by szybciej dojść do szkoły. Ale czasem bywało, że naprawdę musiał wejść na ścieżkę prowadzącą przez las. I wtedy zawsze czuł na sobie czyjś wzrok. Były to oczy wilków, które chciały rozszarpać go na kawałki, albo dyskretna, prawie niewidzialna wilczyca, która chroniła bezbronnego chłopca.
Od tego czasu minęły prawie 2 lata, ale Wojtek nigdy nie zapomniał historii, która przydarzyła mu się tamtego dnia w lesie. Wciąż chodził do szkoły tylko z kolegami, ale jednego o Wojtku jeszcze nie wiecie. Ten gość miał kompletnego bzika na punkcie grzybów i jagód. Często po prostu zaczynał je zbierać i jakby prowadziła go niewidzialna nić, wchodził głęboko w las. Tak też było i dziś. Idealny dzień na grzyby. W zaledwie godzinę Wojtek nazbierał cały kosz borowików. No i przysiadł na chwilę, by trochę odpocząć, kiedy nagle usłyszał cichy pisk dochodzący gdzieś z zarośli. Zaczął szukać, co takiego piszczy w krzakach, kiedy z zieleni wyłonił się szary, malutki szczeniak wilka. Mały szamotał się okropnie, próbując wydostać z pułapki. Jęczał żałośnie z rozpaczy. Wojtek nie mógł patrzeć na jego cierpienie, nie mógł przejść obok niego obojętnie. Szybko znalazł gruby, porządny kij i duży, twardy głaz. I przez prawie godzinę próbował pomóc wydostać się wilczkowi z pułapki. Ale to wcale nie było takie łatwe. W końcu się udało. A kiedy szczenie poczuło wolność i pognało ile sił w łapach prosto w zarośla, Wojtek poczuł na ciele ten sam dreszcz. To samo dziwne uczucie, że ktoś lub coś wodzi za nim wzrokiem. Wtedy Wojtek spojrzał przez ramię i oniemiał. Piękna, dorodna wilczyca stała od niego w odległości zaledwie kilku metrów. Wtedy mu coś zaświtało. Zwierzę wydało mu się znajome, a po chwili był już 100% pewien. Tak to ona, wilczyca, która kiedyś uratowała mu życie. Stała sobie spokojnie na skraju lasu i wpatrywała się w Wojtka, nie wykazując żadnych objawów agresji. Choć i tak chłopak nie mógł powstrzymać paraliżującego strachu. Matka powoli i ostrożnie podeszła w stronę pułapki. Chwyciła szczenie w zęby i dostojnie odeszła z nim do lasu. Wojtek jeszcze długo stał nieruchomo i tak jakby nagle się obudził i ile sił w nogach popędził do głównej drogi. Bardzo nie chciałby znowu spotkać na swojej drodze 3 wilków, bo nigdy nie wiadomo, jak skończyłaby się kolejna taka przygoda. Nie mógł uwierzyć i zrozumieć, dlaczego ta niezwykła wilczyca obroniła go, przepędzając je wtedy. Skąd wiedziała i jak wyczuła, że Wojtek potrzebuje pomocy, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale tak samo był świadomy, że wilczyca wciąż mogła zaatakować go od tyłu i rozszarpać, zwłaszcza, że znalazł się bardzo blisko jej szczeniaka. Dopiero znając całą historię, możemy ocenić, że wilczyca stanęła w obronie Wojtka, choć nie mogła przecież wiedzieć, że wiele lat później ten sam człowiek uratuje jej dziecko. Nie wszystkie wilki czy groźnie wyglądające psy od razu muszą być agresywne. Niektóre z nich mogą nie tylko tolerować ludzi, ale bywa jak w tym przypadku, że nawet im pomagają. To właśnie o takich drobnych uczynkach mówiłam na początku. Nawet najbardziej dzikie i nieokiełznane stworzenia, które znajdą się w trudnej sytuacji, są gotowe, by czynić dobro. A jak już wiemy z poprzednich filmów, dobro zawsze wraca i popłaca. Jak podobała Ci się dzisiejsza historia? Pomóż dotrzeć filmikowi do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.